Pan Jezus mówi dzisiaj o smutku. Takim smutku związanym z Jego odejściem. Takim smutku, który możemy odczytywać jako smutek związany z poczuciem jakiejś nieobecności Pana Boga, nieobecności Chrystusa w naszym życiu. I mówi o nim mocno. Nie mówi o jakimś małym obniżeniu nastroju, tylko mówi o tym, że będzie płacz i zawodzenie. Porównuje to do porodu. Ja na porodach się nie znam, ale mam krewnych, którzy zdecydowali się na to, że ona, to było co małżeństwem, że ona będzie rodziła w domu i wiem, że jej mąż obchodził sąsiadów i mówił im, że proszę Państwa, jakby w najbliższych dniach albo w nocy było słychać krzyki u nas, to proszę nie dzwonić na policję, moja żona będzie rodzić. Więc sprawa jest poważna i to porównanie jest bardzo poważne, którego Chrystus używa. A jednocześnie ja znam przecież tę rodzinę ich do dzisiaj i widzę tę radość z tych dzieci, kilkorga, które mają. Tą radość też, którą można odnieść do tych słów Jezusa z tego fragmentu Ewangelii. I w naszym życiu tak będzie. Będzie bardzo realny smutek, a jednocześnie jest obietnica, że on zamieni się w radość i on nigdy nie powinien nam przesłonić nadziei, bo Pan Bóg, tak jak mówi Apokalipsa, otrze z naszych oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ani krzyku już odtąd nie będzie i powie zasiadający na tronie, oto czynię wszystko nowe. I wtedy spotkamy się z Nim i będzie już tylko radość. Można Chateaubriand z borowikami, ale można też zasubskrybować nasz kanał, do czego bardzo serdecznie Ciebie zapraszamy.